segmentacja klientów w ubezpieczeniach to norma, ale czy to wystarczy? Zdecydowanie nie wystarcza. Żyjemy dzisiaj w cyfrowym świecie, który jest bardzo szybki i konsumenci są u władzy, są u steru, to ich oczekiwania dyktują często warunki biznesowe. Z przeprowadzonego przez nas badania kadr zarządzających polskich firm wynika, że tylko połowa top managementu zwraca uwagę na potrzeby konsumentów, a to właśnie zrozumienie tych potrzeb, czyli właśnie mikrosegmentacja, czyli dotarcie do małych grup, kohort odbiorców jest dzisiaj kluczem do sukcesu. A idąc za tą perspektywą biznesu oczywiście i mikrosegmentacji. Wszystko, co mikro, niestety nie do końca w towarzystwach ubezpieczeń jest w stanie zarezonować, no bo to jest biznes makro. Makroprodukty, makro łańcuch wartości, który jest przedstawiany i integrowany do tego naszego codziennego życia klienckiego. I z tej perspektywy na pewno dobre definiowanie celów biznesowych, które są, przejawiają się tym takim aspektem mikro, na pewno bardzo mocno pomagają w pewnym dążeniu do tychże celów, bo są na wystarczającym poziomie po prostu szczegółowości. A co za tym idzie, jest pewna perspektywa technologiczna, perspektywa IT. Dzisiaj wszyscy już hybrydowo jakoś działamy, w części zdalnie, a cały czas działamy na trochę przestarzałej infrastrukturze IT, na przestarzałych rozwiązaniach, które jeszcze muszą trochę nas dogonić. No i z tej perspektywy, idąc już tak typowo liczbowo, kiedy mamy nowy pomysł do wdrożenia na rynku, w szczególności kierunek cyfrowy, to pewnie wszyscy wiemy, że 11 z 12 tego typu pomysłów w postaci startupów po prostu lega w gruzach. Natomiast w organizacjach jest jeszcze gorzej, bo 17 z 18 takich pomysłów niestety ląduje w koszu, ponieważ organizacja ma te wszystkie dodatkowe aspekty problematyczne, które musi uwzględnić przy dowolnym digitalizacyjnym, że tak powiem, przedsięwzięciu. A co można z tym zrobić? Przeczytacie Państwo w artykule. Link w opisie tego wideo. My zapraszamy serdecznie do rozmów w kuluarach podczas Kongresu Polskiej Izby Ubezpieczeń w Sopocie. Do zobaczenia!